Wynosz się! Nie widzisz, że wykupiłam miejsce w pierwszej klasie? Jestem kapitanem linii lotniczych, który pewnego dnia musiał szybko dostać się do pracy. Byłem wtedy w Atlancie i musiałem dostać się do Houston, dlatego zdecydowałem się na wykupienie pełnopłatnego miejsca w pierwszej klasie. Normalnie kapitanowi przysługuje możliwość zabrania się na gapę w kokpicie, ale akurat tamtego dnia to miejsce było zajęte. Klasa ekonomiczna również nie wchodziła w grę, ponieważ była już pełna, a płacące klienci mieli pierwszeństwo. Nie miałem więc wyboru i zaboliłem za pierwszą klasę, ponieważ musiałem jakoś dostać się do pracy. Zaraz po odprawie rozsiadłem się wygodnie w moim fotelu i czekałem na start samolotu. Niestety spokój szybko zakłóciła mi pewna rozwydrzona kobieta. – Obawiam się, że zajął pan moje miejsce – Musi się pan natychmiast przesiąść. Jestem przekonany, że to moje miejsce. Upewniłem się, sprawdzając kartę pokładową. Przykro mi, ale nigdzie się nie wybieram. Jesteś pracownikiem i siedzisz na moim miejscu. Wynoś się. Czy mogę zobaczyć pani kartę pokładową? Musiała zajść jakaś pomyłka. Nie, nie możesz. Okazałam już ją, wchodząc na pokład. Nie po to wykupiłam miejsce w pierwszej klasie, żeby użerać się z takimi jak ty. Będzie musiała pani rozwiązać ten problem z załogą. Ja jestem zwykłym pasażerem. Zirytowana kobieta oddaliła się, przypominając wkurzoną Dolores Ambridge, i wróciła dopiero po chwili w towarzystwie stewardessy. Dzień dobry, kapitanie. Czy mogę zobaczyć pańską kartę pokładową? Zapytała ze szczerym uśmiechem. Naturalnie. Odpowiedziałem wręczając jej dokument. Proszę pani, to miejsce tego pana. Zapłacił za nie. Zawyrokowała stewardesa po dokładnym sprawdzeniu karty. W takim razie proszę go stąd wyrzucić, moja droga. Zapłaciłam za pierwszą klasę, więc to moje miejsce. Rozkazała wzniosłym tonem rozwydrzona baba. W jaki sposób zakupiła pani bilet w pierwszej klasie? Po prostu go kupiłam. Przestańcie dociekać. Jestem ważniejsza od jakiegoś pracownika. Natychmiast zabierzcie go z mojego fotela. W międzyczasie ktoś powiadomił kokpit o całej sytuacji, i niedługo potem na miejscu zjawił się kapitan. Proszę pani, nazywam się John i jestem kapitanem tego samolotu. Przedstawił się. Właśnie rozmawiałem z agentem obsługi pasażerskiej i jestem pani winien przeprosiny za tę niezręczną sytuację. Zajęliśmy się już wszystkim i w ramach rekompensaty. Zdecydowaliśmy się dać pani voucher na przyszłą podróż. Proszę udać się po nową kartę pokładową wraz z kuponem i ruszamy w drogę. Zaślepiona wizją darmowej podróży, rozwidziana kobieta z triumfalnym uśmiechem na twarzy ruszyła pędem do wyjścia. Kapitan natomiast zwrócił się do stewardessy i kazał jej przygotować samolot do odlotu. Po zamknięciu drzwi maszyna natychmiast ruszyła, zostawiając problematyczną pasażerkę w tyle. Ze swojego miejsca miałem doskonały widok na rozsierdzoną kobietę walącą pięściami w szybę. Tak poza tym, to podróż do Houston minęła mi spokojnie, a kawusia była smaczna. Rozwydrzona szwagierka kradnie imię naszego dziecka. Szybko tego pożałowała. Pozwólcie, że przejdę od razu do sedna. Wraz z żoną staraliśmy się o dziecko przez ostatnie cztery lata. Planowaliśmy założyć rodzinę zanim przekroczymy próg 35 lat. Ostatecznie się udało i obecnie jesteśmy rodzicami wspaniałego niemowlaka. Moja żona ma młodszą, przyrodnią siostrę, z którą utrzymywała raczej ograniczony kontakt. Kobieta jest potwornie rozwydrzona i toksyczna, a poza tym jest typową córeczką mamusi. Zarówno ona, jak i Teściowa mają zakaz wstępu do naszego domu, odkąd próbowały ukraść pudełko z biżuterią mojej żony parę lat temu. Szkatułka zawierała masę cennej biżuterii, którą moja luba odziedziczyła po babci. Wspomniane kosztowności, zgodnie z moją sugestią, znajdują się teraz w sejfie. Dzięki temu nic im już raczej nie grozi. Zajście w ciąże nie było dla nas łatwe. W pewnym momencie byliśmy nawet o krok od poddania się, gdy nagle nam się to udało. Byliśmy zachwyceni. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, jakiej płci będzie nasze dziecko, od razu zaczęliśmy wybierać dla niego imię. Pomyślałem, że być może dobrym pomysłem będzie użycie imienia mojego szkockiego dziadka, co bardzo spodobało się żonie. Niestety, gdy już podjęliśmy decyzję, popełniliśmy ogromny błąd i podzieliliśmy się tą informacją na Facebooku. Jak się okazało, moja szwagierka również była w ciąży. Co gorsza, termin wypadał jej o wiele wcześniej niż mojej żonie i również spodziewała się syna o ironio. Kobieta widząc naszego posta zdecydowała się przywłaszczyć sobie imię mojego dziadka. I to nie tylko pierwsze, ale też drugie, tak samo jak my. Zadzwoniliśmy do niej wkurzeni, żeby zapytać, co ona do cholery wyprawia. W odpowiedzi zaśmiała się nam w twarz i powiedziała, że nic z tym nie możemy zrobić. W sumie miała trochę racji. Jakby nie patrzeć, nie ma żadnego paragrafu na kradzież zaplanowanego imienia dla dziecka. Zdaliśmy sobie jednak sprawę, że najprawdopodobniej chodziło tylko o to, żeby nas wkurzyć. Jeśli myślała, że podpieprzając wybrane przez nas imię, odbierze nam możliwość użycia go, to była w ogromnym błędzie. Zaśmiałem się i powiedziałem jej, że chociaż to, co zrobiła, było podstępne i nie na miejscu, zostaniemy przy swoim. Będzie musiała jakoś z tym żyć, niezależnie od tego, czy zdecyduje się nas kopiować, czy nie. Niedługo później otrzymałem telefon od wkurzonego tatuśka i dziecka. Facet zarzucił mi, że jestem głupim gnojem, bo nadal chciałem użyć imienia po swoim dziadku, mimo że zostało już zaklepane. Odparłem, że zaklepać to sobie mogą ławkę w kościele. Jeśli my nie mogliśmy mieć tego imienia na wyłączność, to oni też nie. Jeszcze zanim się rozłączył, zagroził mi, że pożałuję, jeśli nie wybiorę innego imienia. Po tych słowach odłożył słuchawkę tak szybko, że nawet nie miałem czasu na odpowiedź. Parę miesięcy później szwagierka urodziła zdrowego synka i nazwała go po moim dziadku. Nie pojawiliśmy się przy porodzie zarówno z powodu pandemii, jak i dlatego, że po prostu nie chciało nam się tam być. Mimo to, rozwydrzona siostrzeczka zadzwoniła do nas, domagając się gratulacji. Powiedziałem mi, że mamy to w dupie i jeśli nadal oczekuje, że zrezygnujemy z wybranego imienia, to się zdziwi. Szwagierka domagała się, żebym przekazał telefon żonie, nie wiedząc, że przez cały czas była w trybie głośno mówiącym. Moja luba, oczywiście, zgodziła się ze wszystkim, co powiedziałem. Świeżo upieczona matka zrozumiała, że wybór innego imienia nie wchodzi w grę i się rozłączyła. Nie był to jednak koniec jej wymysłów. Wkrótce zaczęła wysyłać nam maile pękające w szwach od chłopieńcych imion. Znalazła nawet takie, które były podobne do imienia mojego dziadka. Odpisałem, że choćby nie wiem, jak się starała, to nie zastąpi dziedzictwa mojej rodziny. Poskutkowało to milczeniem z jej strony aż do czasu narodzin naszego dziecka. Dwa miesiące później na świat przyszedł nasz kochany synek. Był idealny pod każdym względem. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem nazwaliśmy go na cześć mojego dziadka. Nie byliśmy więc zdziwieni, gdy parę dni później szwagierka zadzwoniła, żeby zwyzywać nas od wstrętnych złodziei. zwróciłem uwagę, że to przecież ona podpieprzyła nasz pomysł, nie mając nawet żadnych rodzinnych powiązań z tym imieniem. W przeciwieństwie do nas. Wystarczyło spojrzeć na drzewo genealogiczne, żeby to zrozumieć. Do rozmowy wtrąciła się moja żona i powiedziała, że od nieudanej próby kradzieży biżuterii po babci, nawet nie uznaje jej za swoją siostrę. Po czym dodała, że nie chce mieć również nic wspólnego z jej Bachorem. Miesiącami byliśmy bombardowani wiadomościami i mailami od rodziny ze strony mojej żony. Połowa po zapoznaniu się z całą historią opowiedziała się po naszej stronie. Druga zaś połowa miała klapki na oczach i z uporem maniaka broniła szwagierki. Tym wszystkim pojawił się również rozwydrzony tatusiek dziecka, który zamierzał dotrzymać słowa i sprawić, żebym pożałował tej decyzji. Nie wiem jak sobie to wszystko wyobrażał, ale gdy przyjechał pod nasz dom, okazało się, że w porównaniu do mnie jest zwykłym karaluchem. Mam 1,85 m i dzięki regularnym ćwiczeniom oraz wypadom na siłkę 3 razy w tygodniu jestem dobrze zbudowany. On natomiast jest zwykłą chudzinką, która nie ma nawet metra siedemdziesiąt. Do tego został obdarzony babyface'em, którego starał się nieudolnie ukryć pod cienkimi włoskami, które nazywał brodą. Powiedziałem mu, że mamy tu zamontowane kamery i lepiej dla niego będzie, jeśli wyniesie się z naszej posesji. W odpowiedzi zostałem uraczony paroma wezwiskami, a następnie mężczyzna wziął nogi za pas i odjechał swoim wysłużonym starym samochodem. Parę godzin później zarówno szwagierka, jak i jej matka zaczęły wydzwaniać do nas z różnych numerów. Chciały opieprzyć mnie za to, że śmiałem upokorzyć biednego tatusia. A ja tylko powiedziałem mu, żeby spieprzał i nigdy nie wracał. Nawet nie musiałem mu grozić. Jeśli tak bardzo nie chciał zostać upokorzony, to nie powinien przyjeżdżać pod moje drzwi. To jednak nie był koniec tej rozmowy. Znowu został poruszony temat imienia dla dziecka. Kobiety domagały się, abyśmy je zmienili, bo przecież nasz syn nadal jest młody i mamy mnóstwo czasu, żeby to zrobić. Wraz z żoną zostaliśmy przy swoim i powiedzieliśmy im, że chyba oszalały. Jeśli nadal myślały, że mają cokolwiek do gadania po tym, jak na złość skopiowały wybrane przez nas imię, to się myliły. Chcąc trochę poddymić, dodałem, że szwagierka nie nadała swojemu synowi imienia z miłości, ale żeby zrobić na złość mojej żonie. Następnie moja luba wytknęła im, jak źle była przez nie traktowana w dzieciństwie oraz jak bardzo rozwydżone są. Nie umieszkała wspomnieć, że wręcz szalała z radości, gdy w końcu się od nich wyniosła. Na koniec słusznie stwierdziła, że nic od nich nie chce i one również nic od nas nie dostaną. Na te słowa szwagierka zaniosła się płaczem, a teściowa nazywała mnie rozwydżanym bachorem i się rozłączyła. Przez jakiś czas znów całkowicie urwał nam się kontakt. Dopiero po paru tygodniach szwagierka zadzwoniła, żeby z goryczą poinformować nas, że wygraliśmy. Okazało się, iż pokłóciła się z ojcem dziecka, w wyniku czego ten ją zostawił. Najwyraźniej był bardzo urożony tym, że kobieta nie zgodziła się nawet na drugie imię po kimś z jego rodziny. Dał jej do zrozumienia, że ma dosyć tej całej popieprzonej szopki i chciał, żeby jego syn został nazwany po nim, a nie po jakimś facecie, z którym nawet nie był spokrewniony. Ostatecznie szwagierka ustąpiła i zaczęła ubiegać się o wystawienie nowego aktu urodzenia ze zmienionym imieniem. Jak twierdziła, wyniosło ją to 500 dolców. Oczywiście nie zamierzała przepuścić okazji i zaczęła domagać się, żebyśmy oddali jej te pieniądze. Dodatkowo zażądała sobie jeszcze stówy w ramach rekompensaty za szkody emocjonalne. Argumentowała to tym, że od teraz będzie musiała przyzwyczaić się do nazywania syna nowym imieniem. Wyśmialiśmy ją i powiedzieliśmy, że nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie próbowała zrobić nam na złość. Nie byliśmy jej nic winni, pełni sobie na to zasłużyła. Od tamtego momentu nie utrzymujemy żadnego kontaktu ze szwagierką ani teściową. Na szczęście teść poszedł po rozum do głowy i wystąpił o rozwód. Dobrze, że tak się stało, ponieważ jest naprawdę miłym facetem i cieszę się, że ma kontakty z wnukiem. Z tego, co nam powiedziano, sytuacja pomiędzy szwagierką a ojcem i dziecka nadal pozostawała bardzo napięta. Niezbyt nas to jednak obchodziło nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Rozwydzona grażyna wyrywa mi włosy, a następnie maczelność zadzwonić na policję, bo mi się to nie spodobało. Kiedy byłam dzieckiem, włosy traktowałam jak świętość. Bez względu na wszystko nie pozwalałam ich obcinać, dlatego były dość długie i tworzyły prześliczną, bujną fryzurę o odcieniu ciemnego blondu. W pewnym momencie ich długość zaczęła przyciągać uwagę innych osób, które często pytały, czy mogą ich dotknąć. I o ile mieli moją zgodę, to nie miałam z tym większego problemu. Zdarzały się jednak przypadki, że tego pozwolenia nie było, a i tak ktoś pokusił się o dotknięcie. Na przykład w wieku 6 lat, gdy wybrałam się z mamą na zakupy. Tego dnia szukałyśmy czegoś na kolację. Mama szybko znalazła najpotrzebniejsze rzeczy, ale tak się zakręciła, że zapomniała o chlebie. Zostałam więc wysłana do działu z pieczywem, ponieważ byłam mała i szybka. Gdy tam dotarłam, wybrałam taki, który zazwyczaj kupowałyśmy, ale jeszcze nie zamierzałam wracać. W tamtym okresie bardzo lubiłam wszelkiego rodzaju pieczywo, dlatego nie mogłam się powstrzymać, gdy zobaczyłam bagietki. Wybór idealnego pieczywa tak mnie pochłonął, że na chwilę zapomniałam o czekającej na mnie mamie. Na szczęście względnie szybko udało mi się dokonać wyboru i po paru minutach mogłam już wracać. Szłam sobie zadowolona z bagietką w jednej i bochenkiem chleba w drugiej ręce. Gdy nagle poczułam, jak ktoś ciągnie mnie za włosy, i to wcale niedelikatnie. Szarpnięcie było na tyle mocne, że przez chwilę bałam się, iż skończyły sa. Momentalnie zaniosłam się płaczem, co przyciągnęło uwagę mojej mamy. Sprawcą całego zajścia okazał się jakiś dzieciak w podobnym wieku, który chciał dotknąć moich włosów. Jego matka, a raczej czterdziestoletnia wiedźma, uznała, że dobrym pomysłem będzie przytrzymanie ich w taki sposób, żeby jej synalek mógł się nimi nacieszyć. Moja mama podbiegła do nas w pośpiechu i tonem nieznoszącym sprzeciwu rozkazała kobiecie mnie puścić. Pani dziecko ma takie piękne włosy. Mój synek po prostu chciał ich dotknąć. Tłumaczyła się, nie okazując przytem skruchy. Prawie wyrwała mi włosy. To boli. Wydukałam przez łzy. Mogła pani zapytać, odparła moja mama, czerwieniejąc ze złości. Nie może sobie pani tak po prostu. Podchodzić do obcych dzieci i ciągnąć je za włosy. Powinnam wezwać policję za napaść. To ty nas nękasz. Jedyne co zrobiłam to pozwoliłam mojemu synkowi dotknąć jej włosów. To my tu jesteśmy poszkodowani. Zaraz to ja zadzwonię na psiarnię. Po pierwsze nikogo nie nękam. To ty naskoczyłaś na moje dziecko. Po drugie możesz sobie ich wzywać. Tylko pogorszysz własną sytuację. Rozwydrzona mamuśka nie kłamała i naprawdę wezwała policję. Gliniarze przybyli na miejsce po paru minutach i spisali nasze zeznania. Relacja pokrzywdzonej Grażyny była przepełniona przesadnym dramatyzmem. Twierdziła, że tak naprawdę od początku wyraziłam zgodę na dotknięcie moich włosów. Według jej zeznań wszystko było w porządku, dopóki nie pojawiła się moja mama i nie zaczęła ich atakować. Mama oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła i zdała rzeczywisty raport z całego zajścia. Mnie również poproszono o złożenie zeznań, ale byłam zbyt przerażona i zmęczona całym tym cyrkiem. Na szczęście moja wersja zdarzeń nie była konieczna, ponieważ nagranie z kamer udowodniło naszą niewinność. Musicie mi jednak wybaczyć, ponieważ nie pamiętam co wydarzyło się dalej. Wiem jedynie, że mama zdecydowała się wnieść oskarżenie i pozwała rozwydrzoną Krażynę za napaść. Koniec końców rozkapryszona mamuśka trafiła na 6 miesięcy za kratki i została ukarana karą grzywny za składanie fałszywych zeznań. Następnym razem na pewno zapyta o zgodę.